I mamy Rometa 125 na wzór robiony czego? Yberki. CBR-ki. Yberki. Myślę, że niby silnik jest. To co masz? Teraz nie wiem dokładnie. No ale jest taki podobny. A który to rok jest? 2011. Jakie pieniądze trzeba dać? Chodź tu, chodź tu. To mam używki, 25 tysięcy przebiegu. Po piątce. O. Nabierwałem za 2600. No to dobra cena. No w sumie te kilometry są na pojechane. Na koło dajesz? Nie? Nie, szkoda. Tomek, a pójdzie? Tomek tam coś ma. No wiesz, wyrwać go wyrwiesz, ale tak jest za ciężki, żeby poszedł. Nie? Aha. Ciekawe ile waży. 105. No to nie jest tak źle jeszcze. Ale silnik, wiesz, tu jest cały ciężar na przodzie. Zbiornik, jeszcze, no teraz to już jest mniej, ale jak miałem to zbiornik, to ciężar jest, nie? 14 litrów. Ile pali? Wiesz? Sprawdzałeś? 3,5. Boje. Masz od pełnego zbiornika, 14 litrów. Zrobiłem ile? 449 km. Jeszcze nie ma suszy. Ile? Blisko, myślę, 500 klocków walne. Tylko, że wiesz, nie po asfalcie, po lesie. Gdzieś tam na ryby, coś tam, no to tam wiadomo, dwójka, trójka, czwórka. Ile litrów? 14, nie wychodzi do zbiornika. Za stówę teraz. Nie, po 100 zł. Ja tam nie. Nie przeliczam. Czyli 20 zł za 100 km. Rozrusznik ma czy kopkę? Ma i to. O, to lepiej niż ta Yamaha YBR. A ona nie ma rozrusznika? Nie. A jaki to jest klakson? No Tomek, weź odpal, pokaż jak to chodzi. A, to tutaj klucz. Jak chodzi, to tutaj jak. Niby ma, nie wiem, czy to spęgło się ślizga, czy. Nie, ale on ma niby jakiś. Niby jakiś wyrównywacz, nie? W silniku. Obrotu. I ten. Tu? I zmianie biegu, to tak jakby się spęgło się zdało. Bieg się obrotu. To jest gaźnik? No. Nie jestem żadnym wprysku. Nie to ma jednaka wprysku, ten sam silnik niby. Znaczy podobny, też to jest pewne. Mówi, że to leje jest drewniejszy. A już teraz to umieścił. To z przodu. Bo w gaźniku zawsze sobie pogrzebiesz, a w wprysku już nie wiem. A kopkę też ma. Dobra, to... Ale tu. No. Tu lekko, daj za to. Daj. Delikatna to sprawa. Po przodu to w ogóle, nawet po pełnej drodze. A ty, Kacper, próbowałeś tym? A ja? A to we wrześniu sobie zapisnął, tak jak majówka. Chciałem, bo jej tutaj jest, no. Tak jak majówka jest, nie, to we wrześniu też jak będzie właśnie zrobić. I patrz, i hamulce. Ale klakson a to mam... A jak to na koło idzie? Mam nagrane. Coś ty. Ja też. Wyrywać wyrywałem. Szkoda. Mocny Roman. Po dziadku, nie? Tam... No dziadkowi się zmarło i... Tu jakaś wywrotka była, nie? Tu jest klamka, jest wymieniona. Ale tak nie widać. I stopka była pogięta, tu widać po tym, nie? I no to jakieś drobne. Wziąłem, tylko skróciłem tą stopkę sobie. Tam nie gorzej. Jest okej. Okay. Co polecasz taki? Koło komina. Do roboty. Ryby, grzyby. Do pracy. Po 150 pojedzie? Nie wiadomo do czego. Ty dziadek! No. To ty się ścigaj z tym! No 120 jechałem. Skuterem? 120 jechałem, ale skuter co ty, no szybsze przyspieszenie, nie? A ile tu biegów jest? 4. 5. Który nie jest? Ile to koni może mieć? 10. 10 przy, nie wiem, przy jakich tam obrotach, nie, już nie pamiętam, bo w necie czytałem. 10 to już ładnie, nie? Wystarczy. To jest w sumie wolnoobrotowy silnik. Ale dobry, bo jest, nie jest na łańcuszku. Łańcuszek się rozciąga, tak? No. A tu są laski. Normalnie popychacie. Aha. Tylko regulacja i dożywot. No tak.
im się spodobał ten rumet. Dzięki Tomek, że przyjechałeś pokazać rumeta. Rumeta. Przyjechałem ryby przyjechać. Zadaj na maksymalnie. To jaśnia się sytuacja radia. Tomek powiedział, to ta twoja czerwona ładowarka robi zakłócenia i dlatego nie działa. Aha. Koniec wakacji, no już się pakujemy, nie? Koniec wakacji. Chodzić ładnie. Nie, ładnie, naprawdę, no, bardzo ładnie. No jak nowy, nie? Wiadomo, wiesz, chromy gdzieś tam rdza, bo stał w garażu. Muszę trochę będę musiał przeczytać. Na wahaczu, nie? Ale w poniedziałek w BD to tulejki kupię i opony chyba od razu. I na koło Tomek, na koło. To tam już jest to stoi. Czekaj chwilę, Jerry, muszę ci na głośnik. Przywitajcie się z Jerrym. Siema. Siema. Siema, Jerry. Siema, Jerry. Siema, siema. O, no. My dzisiaj też, no, godzinę temu wróciliśmy do wakacji, nie? No, no bo wy tam na Mazurach byliście, nie? No, byliśmy na Mazurach, ale powiem ci, że kurwa tutaj bioza, nie? Już pierdolę, żadne morze nie jadę. No pewnie. Ale to ten, sprzętów nie brałeś? Może to jest przereklamowane. Jak? Brałeś składy, nie? Co, jedziesz? Nie, nie. Tam mieliśmy motorówkę, jedziesz? Nie? Nim? No. Poczekaj ten. Przejadę się rometę. Dobra, jesteś? No. No to ja odpalę to. Dobra, jak raz, dwa, trzy jedziemy, bo siódma już jest. Do na 24 dojedziemy. Ale jest zamknięte. No to mi ograj tak, stej. A błąd nagrywa się? No, tak. Takie cyk, cyk, buch, dziadek. Cyk, buch. Jedynka w dół. Ale uważaj, bo to będzie jak nie wiem co. Jedynka w dół? Tak. O kurde. Ale ty się to trzeci, nie? Przyjemny sprzęcik, kurczę, powiem ci, że podobnie jak ta Yamaha YBR. A na koło wyrwiesz? Nie, nie wyrwę. Jedynka jest bardzo mocna, dwójka... No, ale pokombinować coś z zębatkami, bach, bach, jep, patrz, jak to nie dałem na koło, zobacz. To my, dawaj na koło, dawaj na koło. Dałem, dałem. Nie, bo ten kufer jest z tyłu i można się wyglebić. Parkuj maszynę, zabijamy go, chorzy będzie. O kurde. A żeś ma, jedź do przodu pod nic. No tam się wrychnąć po drodze. No to my i tak muszę taką lekką kostkę sobie założyć, bo wiesz, ja tam dużo na ryby jeżdżę. A tam także po polnych drogach musi być. Fajna maszynka, naprawdę. Jedynka zrywna, dwójka już trochę teges, ale też na pewno pójdzie fajnie. Nie mam kasku, bym dalej pojechał. Pakujemy się. Pakujemy Szuma się. Jest. Bierzesz, kierujesz. Ja siadam. Bierzesz, kierujesz. Trzymaj. Tymczasem. Enduro. To ma największa pasja, inaczej żyć nie umiem. Enduro. Jeśli tego nie czujesz, to nigdy nie zrozumiesz.